Cześć wszystkim, z tej strony Gosia i dzisiaj, nie wiem czy to widać, ale witam was w pełnym makijażu. Słuchajcie, mam na sobie wszystko. Normalnie... Tragedia jak to jest zrobione, ale słuchajcie, chciałam zrobić makijaż codzienny w brązach i zaczęłam dodawać te brązy, dodaję, blenduję, coś mi nie pasuje, dodaję więcej i w końcu takie ciemne wyszło, że niestety, ale to jest taki bardziej makijaż halloweenowy niż codzienny, ale wiecie, wszystko jest, nawet na pryszcze ponakładałam ten zielony korektor, użyłam pudru różowego, wszystkiego co miałam, brwi podkreśliłam, no wszystko jest. Także przyjrzyjmy się, to są brązy takie ciemniejsze. Proszę bardzo, tu. Powiem wam, że robiłam makijaż w łazience i nie było widać tego. Tu jest ładnie, a tu... Jakie ciapy takie. W każdym razie wszystko jest, jest rozświetlenie jasnym, tuż do rzęs, dużo pomadki. No, wszystko, wszystko co miałam to nałożyłam, ale nałożyłam to z jakiegoś powodu. A słuchajcie, nałożyłam, żeby zmyć. Nałożyłam, żeby zmyć. Będę dzisiaj używać ściereczek do demakijażu. Może trochę światła więcej, czekajcie. Ściereczek do demakijażu, które dostałam od Gosi? Od Gosi chyba dostałam. Słuchajcie, to był zestaw czterech ściereczek. Maleńka, wielka i średnia. I te ściereczki do demakijażu, jest napisane, że wymagają jedynie wody i to wszystko i powinny działać. Także zobaczymy, czy to działa. Zmoczyć ściereczkę, zmyć makijaż, umyć ściereczkę. Ściereczka czysta, skóra zamaszysta. Także zobaczymy, jak to działa. Mamy tutaj, tak jak mówię, maleńką i może od tej maleńkiej zaczniemy. I nie wiem, co z taką maleńką można robić, to zmyję makijaż ust. Nią, czekajcie. To jest maleńka. O, baby ścierka. Tkanina jest bardzo puchata, taka mikrofibra. Tak bym to określiła, mięciusia, taka jak kurczaczek. Także mam tu miskę z wodą, moczę ścierkę, ściereczkę. Co to jest? Takie nakładka na palec. Ja to moczę. Wyciskam. Jest zmoczona i zobaczymy, czy usunie pomadkę. Ok. Tylko woda, nic więcej. No, usuwa. Nie wiem, czy to słychać, ale... Edgarowi się coś śni i popiskuje przez sen. Także działa. Działa mała na szmineczkę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Staro. Ale wiecie, pomadki łatwe do usunięcia, tak mi się wydaje, ogólnie są. Także zobaczymy, jak sobie ta ściereczka poradzi ze większą ilością makijażu. Użyjemy tej średniej. To taka rękawiczka. O, tu ma takie do zawieszenia, można sobie zawiesić. Tu coś ma... A, wyszytą ma nazwę firmy. Także ten sam materiał, to samo tworzywo. Moczę. I zobaczymy. Będziemy tą średnią usuwać, myślę, że makijaż oka. Ona jest taka do oka. I zobaczymy, czy to zejdzie. To mamy ten piękny makijaż oka w brązach. I teraz za pomocą takiej szmatki będę usuwać. Nie wiem, jak to, czy włożyć rękę całą? Takiej wielkości to jest. To jakoś... Nie wiem, jak to...
Może bez ręki, może na tak, o. Okej. Coś ściera, zobaczymy. Zetrę też brew od razu. Ciekawi mnie, jak to pójdzie z tuszem do rzęs, ale chyba tusz też schodzi, słuchajcie. Bezproblemowo. To jest chyba dobre. Patrzcie na to, czyste oko. Czyste oko, zetrę brew. Schodzi. Zobaczcie, jaki syf. Wszystko schodzi. Stosuję do zmywania makijażu teraz te chusteczki, takie nasączone jakimś tam płynem. I powiem wam, że one mnie trochę podrażniają. Takie mam oczy łzawe. A te, jak na razie, nic nie czuję. Ale czad, sprawdźmy, czy usunęło. Jeszcze tu może odrobinę. To teraz największa, słuchajcie. I największą usuniemy resztę podkładu, korektory i inne. Także ta największa jest w kształcie kwadratowym i z tyłu ma taką dziurę, że można rękę włożyć, albo jak ma się dziecko albo kota, to można mu to nałożyć na głowę i będzie miał taki berecik. Ale też jest fajne, że ma tu do zawieszenia zawieszotko, także super. Moczę to i myję po prostu resztki. Co to jest? Pypeć. Pypeć to był. Słuchajcie, zobaczymy. Już złazi wszystko. Wow. Powiem wam, że to jest super, bo nie trzeba też bardzo trzeć. Ja tutaj w niektórych miejscach trochę trę mocniej, ale widzę, że to po prostu łatwo schodzi. Ot tak? Super, super. Wszystko wymyło. I jeszcze szminkę nawet. Wow, jestem pozytywnie bardzo zaskoczona. Naprawdę. I myślę, że najbardziej przyjazna w użyciu jest ta duża, która jest tak duża, że możemy tutaj wymyć wszystko i z drugiej strony jeszcze użyć na oczy i na szminkę. Także ta może bardziej taka podróżna. Ta to nie. Wiecie co, do czego to może być dobre? Do poprawek, jak na przykład wyjedziemy gdzieś za linię, żeby szybko tutaj poprawić. To jest dobry pomysł, do poprawek. Ale super! Także słuchajcie, jeżeli gdzieś to zobaczycie, to jest akurat, te były z firmy Glove, ale może są inne firmy, które robią coś takiego, ale szmatki z mikrofibry. Dobre, szczególnie dla wrażliwej skóry. Takie fajne. O Boże, spodobało mi się. Super, dziękuję, dziękuję bardzo, Gosiu. Gosia to mi chyba przysłała. Naprawdę świetny prezent, który mogę polecić. Mam nadzieję, że Wam się też spodobało, że po prostu wypróbujecie, bo. O, jeszcze raz zbliżenie teraz na twarz. Czy gdzieś są resztki? Sprawdźmy, czy wszystko zmyło. Co to jest? Tu może w oku zostało. Jeszcze z kącików. O. Chyba zmyło wszystko. Zmyło wszystko. Zobaczcie, widać teraz pryszcze, niedoskonałości. No, wszystko umyło. Natura. Jedyne, co mogę opowiedzieć o szmatach, to że są dobre i naprawdę fajne, bo mówię, przysięgam wam, że oczy mi nie podrażniły. Czyli normalnie tylko woda i nic więcej. Będę używać. Super.
Także pozdrawiam Was gorąco. Polecam mikrofibryczne szmatki. Dziękuję Gosi za ich przesłanie. A Wam życzę udanego weekendu. Buziaki, całusy, uściski i trzymajcie się cieplutko. Pa!